Witajcie, moi kochani. Od kilku dni nie daje mi spokoju i myślę o tym, co się wydarzyło. Wróciłem myślami do mojego ostatniego spotkania z panem Adolfem. Stąd wrzucam ten film z mojej wizyty. Jak większość z was wie, znaliśmy się od wielu lat i jakiś czas mieszkałem u pana Adolfa. Widząc go po raz ostatni, wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Nie rozumiałem, czego on chciał ode mnie. Mówiąc mi wcześniej, że powinienem zacząć kręcić filmy i dalej przekazywać wiedzę. Pan Adolf miał szósty zmysł. Wszyscy to o tym wiemy. Myślałem o tym długo i wtedy jeszcze byłem pełny obaw. Obaw co do tego, czy powinienem pokazywać i zdradzać swoje przygotowania, zabezpieczenia swojej rodziny. Czy powinienem to robić? Bo przecież prepping wymaga od nas tego, aby robić wszystko po cichu. Wtedy jeszcze nie rozumiałem. Skąd ta prośba? A teraz już wiem. Nie jestem tutaj po to, żeby płakać. On by tego nie chciał. Pan Adolf zawsze uczył nas, że mamy być silni i stawać naprzeciw nawet największym wyzwaniom. Dzięki niemu wielu z nas zaczęło robić zapasy. Dzięki niemu wiele osób przetrwa trudne chwile. Z pewnością uratował wiele istnień. Szczególnie teraz, kiedy zaczynają się dziać takie rzeczy. Różne dziwne rzeczy na tym świecie. Rozpaliłem ten ogień dla niego. Rozpaliłem dla niego ten ogień, dlatego że on rozpalił iskrę w naszych sercach. Rozpalił tą iskrę i dał nam nadzieję. Dzięki temu ogień, który tli się teraz w każdym z nas, pociągnie dalej jego dzieło. Jestem tu, na świętej ziemi Słowian. I postanowiłem, że razem z wami będę kontynuował jego dzieło. Wraz z nim nie umrze jego marzenie. Każdy z was pamięta, że jego marzeniem było stworzenie osady Słowian. Wolnych, świadomych ludzi, którzy mają dosyć wszechpanującej obłudy, chciwości i wszelkiego zła otaczającego nas z każdej strony. Panie Adolfie, niech to będzie moje ostatnie pożegnanie z panem. Pożegnam pana po swojemu, deklarując i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pańskie marzenie się w końcu ziściło. Abyśmy my, Słowianie, mogli w końcu się zjednoczyć i żyć, jak na dobrych ludzi przystało. Wiem doskonale, że jest pan razem z nami i będzie pan obserwował to, co wszyscy robimy. Ale dzięki czynom, które pan zrobił za swojego życia, będzie pan żył wiecznie. Wiecznie w naszych sercach, umysłach, a pamięć po panu nigdy nie zostanie zapomniana. Dostaję dziennie kilkadziesiąt maili od ludzi takich jak ja, jak pan, którzy chcą pomóc przy tworzeniu pańskiej idei. Teraz widzę wyraźnie, że to ma sens, że to wszystko tak wszechświat ułożył, żebyśmy w końcu mogli to zrealizować, aby słowo stało się czynem. Wiem, że nie mamy zbyt dużo czasu, aby to, co właśnie się rozpoczęło, zostało zapamiętane przez następne pokolenia. Teraz to my, dzięki panu, tworzymy tą historię i napiszemy ją tak, jakby pan sobie tego życzył. Sława, przyjacielu. Sława, mentorze. Za jakiś czas i tak się zobaczymy z drugiej strony. Ale najpierw dokończymy do końca twoje dzieło. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku. Cześć, kochani. W większej grupie, niejednoosobowej. Nie będę już solo pracował, ani Stowarzyszenie Królestwo Wolnych Słowian też nie będzie solo pracować. Rozpoczynamy współpracę. Współpracę, która ma za zadanie przywrócić orzechówkę taką, jaką ojciec kiedyś miał. Czyli rozpoczynamy remonty, przygotowujemy miejsca tak, abyście mogli razem z nami tutaj uczestniczyć w różnych edukacyjnych przedsięwzięciach, bo to miejsce głównie temu będzie służyć. Oczywiście będą też zwierzaki, będziemy też uprawiać, będziemy warzywa i owoce, więc będzie tętnić życiem to miejsce. Przynajmniej mam taką szczerą nadzieję, a w takim gronie tak musi być, więc... Zapraszamy was już teraz na ten weekend, 15-16 kwietnia. Wolontariusze do pomocy, kto chce przyjechać, pomóc, tworzyć dalej z nami to miejsce, zapraszamy. Do pomocy oczywiście, bo jest na razie dużo sprzątania, ale razem damy radę, więc zapraszamy. Numer kontaktowy będzie właśnie pod filmem, proszę się zgłaszać, dzwonić, przyjeżdżać. Razem stworzymy piękne to miejsce. Dokładnie. Chcemy przywrócić pełny blask temu miejscu. Jak sami widzicie, już trochę rozpoczęło się w ubiegłym roku, ale wiadomo,
samodzielnie nie jestem w stanie aż tak dużo zdziałać. A z taką prężnie działającą grupą, która ma aż tak dużo chęci do rozwoju tego miejsca i do dzielenia się wiedzą ze wszystkimi naokoło, myślę, że jest to jak najbardziej możliwe do zrealizowania i będzie zrealizowane. Jestem tego pewny. Damy radę. Także zapraszamy, kochani, na ten weekend i Tak widzimy się jest. tutaj w Orzechówce wszyscy. Tak jak sobie życzył to pan Adolf. Tak jest. Numer telefonu kontaktowy będzie poniżej. Jest to osoba, która będzie koordynować to pierwsze spotkanie. Nie wiem, czy akurat ja będę na nim, bo mam egzamin na studiach, moi drodzy, więc nie mam możliwości przyjechania w ten najbliższy weekend, ale w kolejne, jak będzie coś takiego organizowane, oczywiście też się tutaj pojawię i będziemy aktywnie wspólnie współpracować, tak aby było dobrze, było jeszcze lepiej. Więc na dzisiaj to tyle. Serdecznie Was pozdrawiamy. Widzimy się na weekend. Do zobaczenia. Działamy. Wszystkiego Lub i dobrego. siła. Tak jest. Wszystkiego dobrego.